Minuta pozostaje do zakończenia spotkania. Pana poprzednica z Polonią Świdnica. Wysokie prowadzenie dziewczynek z talentu. Ta finałowa rywalizacja przebiega. Ale dziewczynki z Świdnicy nie rezygnują. Przepraszam, Świdnica prowadzi wysoko. Taka komunikacja, Trzebnica, Świdnica na odległość. I to jest kolejny gol dla Świdnicy. Koniec tego spotkania. Świdnica wygrywa to spotkanie. Wygrywa rywalizację dziewczynek, wygrywa wysoko ten ostatni mecz. To te, które przyjechały tutaj z biegu, zrobiły test, potem jeden, drugi mecz. Półfinał, no i finał, wysoko wygrany. Gratulacje, gratulacje też dla rywalek. Teraz dziewczynki udają się na testy.
Przygotowywali się już chłopcy, a nawet na boisku numer 1 możecie zacząć grać Orły na Basur UKS Chojnów. Orły na Basur UKS Orient Chojnów. Zapraszam na boisko numer 1 i rozpoczynamy. Iskra Kotlice, Zagłębie Lubin, boisko numer 2. Też już możecie rozpoczynać. Skończyła się tam też rywalizacja Mieślenica, Zagłębie Lubin. Proszę też, żebyście z jednej strony słuchali komunikatów, z drugiej strony podchodzili do biura zawodów i też nie przestawiali boisk. Tak jak tutaj rozpisujemy do biura zawodów, tak niech to będzie potem wyglądało na boiskach. Też sędziowie, proszę, żebyście tego pilnowali. Nie jest to może wielka rzecz, ale przy dosyć dużym natężeniu gier i wszystkich innych aktywności spróbujmy przynajmniej ten porządek trzymać. Na boisku numer 1 Orły na Basur. UKS Orient Chojnów, na boisku numer 2 Iskra Kotlice, Zagłębie Lubin. Rozpoczynamy rywalizację chłopców. Godzina 12:40, a więc do tego planu, do tego harmonogramu dodajemy 10 minut i gramy. Jeszcze raz przypominam zespołom dziewcząt, że teraz jest czas, byście wykonali testy, byście wykonały testy. My trenerzy tego przypilnowali i jak dostaniemy sygnał od Janusza Dobosza, która dowodzi, który dowodzi ekipą testerów, wtedy możemy dekorować wszystkie drużyny, które brały udział w rywalizacji dziewczynek właśnie. Thank you.
Jeśli jeszcze któryś trenerów nie ma formularzy testu czy kart testu stosowne do zdjęcia w biurze zawodu, trzeba na to żydowcą na nie poświęcić. Szczerze powiedziawszy raz widzę, że nie ma dekarta, ale ja przecież się odbył VIP test, więc tam te wyniki powinny być wpisane. Po zasadzie mało prawdopodobne, ale jeśli tak się zdarzy, to oczywiście przypilnujcie, żeby te wszystkie formularze, te karty testów były skrupulatnie wypełnione, imię, nazwisko, nazwa drużyny i data urodzenia. No i oczywiście wyniki trzech testów. Rozpoczynacie swój kolejny mecz. To zagwarantuje w miarę płynne przeprowadzenie rozgrywek w rywalizacji chłopców.
dziewczynki w tym momencie się testują. Chłopcy już wszyscy testy mają za sobą. Wy musicie tylko wyłonić najlepszą drużynę. Let's go.
Ewa Bolesławiec, Jałżanka Jabor i Zagłębie Lubin 2, Zagłębie Lubin 3. To są kolejne mecze, które zostaną rozegrane w grupie A, w grupie B, przepraszam, w grupie B. Ewa Bolesławiec, Jałżanka Jabor i Zagłębie Lubin 3. Rywalizację rozpoczyna grupa B. A dziewczyny się testują i wyniki testów, karty z wynikami testów zostawiacie u doktora Janusza Dobosza, u chłopaków w czarnych dresach. W strefie testów. W momencie, kiedy dostaniemy sygnał, że wszystkie zespoły już odbyły swoje testy, mówię o dziewczynkach, dekoracja, o której poinformuję, to może się wydarzyć w każdej chwili, ale może to jeszcze potrwać jakieś 15-20 minut. Widzę przemieszczające się wokół boiska dziewczyny z FEM. Jeden i dwa zakładam, czyli po prostu cały FEM. Zapraszam na testy, bo tylko w momencie, kiedy wszystkie zespoły swoje testy odbędą, udekorujemy wszystkie dziewczęta, które brały udział w tym turnieju. I w testach oczywiście. A jeszcze musimy mieć chwilę na to, żeby wyłonić najlepszą z was. Tego nie wiemy do ostatniego momentu, do momentu, kiedy ostatnia z was przejdzie test.
bo w każdej chwili któraś może być najszybszą sprinterką albo najsilniejszą dziewczyną dzisiejszego dnia. Jesteście jednym zespołem, tak to widzę, że poruszamy się w jednej grupie, to tylko na was w tym momencie czekamy. Zapraszam do strefy testów. Po tym jak te swoje testy odbędziecie, musimy jeszcze przeanalizować wyniki i dopiero jak ostatnia z was test zaliczę, będziemy pewni, że wyniki są miarodajne i wybraliśmy najlepsze. Thank you.
powoli już do swoich kolejnych spotkań w grupie, a mogą przygotowywać się zespoły Orłów, Nowa Sól, Zagłębia Lubin, WKS-u Orient Schojnów i Istry Kopnice. Orły Nowa Sól, Zagłębia Lubin zagrają na boisku numer 1 WKS Orient Schojnów, Istry Kopnice. Ten mecz odbędzie się na boisku numer 2. Zagłębie Lubin, UKS Orient Schojnów, Istra Kopnice. Te mecze już się rozpoczęły. Ten Lubin za sekundę. Właśnie nie tylko sekundę. Albo za 5, albo za 10. Jak tylko wróci sędzia. Wracamy do rywalizacji w grupie A.